Jeżeli popatrzymy na sondaże różnych stacji, to CNN przyznaje 62% dla Clinton, ale już inne pokazują bardziej remis i nawet wskazują na Trumpa. Przede wszystkim to była debata, która mam wrażenie, że przekonała przekonanych i nie przekonała nieprzekonanych. Nie można powiedzieć, żeby ona była rozstrzygająca. Jest to zresztą pierwsza z serii debat. Clinton zaskoczyła, bo raczej spodziewali się wszyscy, że to głównym atakującym będzie właśnie Donald Trump, a nie Hillary Clinton. No wszyscy mówią, że pierwsze pół godziny było dla Trumpa, pozostała część już dla Clinton. Clinton była lepiej przygotowana, Trump był bardzo ogólny, tak naprawdę nie przedstawił jakiejś wizji Stanów Zjednoczonych. My musimy patrzeć na tę debatę również z punktu widzenia Polski i tutaj trudno nie zauważyć, że jednak te hasła Trumpa, First America albo zamykanie się na imigrantów nie oznaczają niczego dobrego dla Polski. Pamiętajmy, że on też obiecał największe z wszystkich prezydentów obniżenie podatków. W tej chwili to Stany Zjednoczone są największym płatnikiem z punktu widzenia obronności i NATO. Natomiast właśnie Trump mówił również o tym, że Stany Zjednoczone mogą nie przestrzegać 5 artykułu traktatów natowskich. Więc z naszego punktu widzenia niewątpliwie Clinton byłaby bezpieczniejszym prezydentem. Natomiast ta debata na pewno nie zadecyduje o wyniku. Trump, jeżeli chce obniżać podatki, to musi też obniżyć wydatki. Obecnie Stany Zjednoczone naprawdę sporo wydają na uzbrojenie. Z naszego punktu widzenia to jest ważne, dlatego że w tej chwili jeszcze nie wszystkie kraje NATO wydają tyle, ile powinny, czyli te 2%, które są zadeklarowane. Polska jest jednym z nielicznych krajów, które to robi. W związku z tym mniejsze zaangażowanie Stanów Zjednoczonych jest zawsze niepokojące. Z naszego punktu widzenia naprawdę lepiej, żeby te wybory wybrała Clinton, ale nie mamy na to wpływu. Thank you.